tak naprawdę nie byliśmy faworytem, ale sport ma to do siebie, że właśnie nic nie jest nieprzewidywalne. Pokonaliśmy drużynę, w której jest wielu utytułowanych zawodników. Tak naprawdę grając naprawdę dużo, dużo lepiej. To nie był mecz wygrany szczęśliwie, tylko to był mecz, w którym mieliśmy ogromną przewagę w bloku, co jest bardzo dziwne, bo Werwa jest jedną z lepiej blokujących drużyn w plus lidze w tej chwili w ataku. Wytrzymaliśmy niewątpliwie przyjęcie ich bardzo agresywną zagrywką. Także no, jestem pełen podziwu dla chłopaków i zrobili to. No. Na uwagę zasługuje też powrót was w czwartym secie, bodajże 10-16 chyba. Szczerze, tu już się przygotowywałem do piątego seta i zrobiłem zmianę Bartka Grzechnika, żeby wpuścić Dejana i Bartka Firszta, żeby dać odpocząć trochę Michałowi Kędzierskiemu i Karolowi Butrynowi. No niestety chłopaki nie dali mi możliwości, ale chwała im za to. No, demolowaliśmy. To może za bardzo wygórowane słowo, jednak na pewno zagraliśmy swoją taką siatkówkę jak ostatnio z Rzeszowem. Myślę, że u nas decydującym czynnikiem jest takie nastawienie, taka walka, agresja w grze, bo to ona robi tą różnicę. Nie jakieś poszczególne elementy, tylko właśnie ta nasza walka i agresja w grze. Taki mecz jak z Rzeszowem był ciężki dla nas, bo wiadomo, mogło pójść w jedną stronę albo w drugą. Poszło na naszą korzyść. Mimo że wygraliśmy z drużyną, która praktycznie wszystko wygrywała, nie mamy na co na to patrzeć, bo odskoczyliśmy, zdobyliśmy 3 punkty, ale trzeba grać dalej, bo jeśli nie awansujemy do play-offów, to nikt tego nie będzie pamiętał. Dlatego musimy tak jak z Rzeszowem odciąć to. Fajnie, teraz się pocieszyliśmy po meczu, to jest nasze 5 minut, jednak już od jutra zapominamy i walczymy i trenujemy dalej, bo chcemy być w play-offach, a nie tylko wygrywać poszczególne mecze. Widzę, że bardzo dużo daje nam granie w tej hali. Naprawdę dla mnie jest to coś niesamowitego. Czuję, jak po prostu kibice i cała ta atmosfera ponosi nas do tej walki. Człowiek czuje się, jakby mógł latać. Ja w obronie, ci inni w ataku. Także to jest bardzo duży dla nas atut, że gramy tutaj. Jednak wiadomo, na Wajezie też musimy walczyć. No, tak jest w siatkówce, że się gra raz tu. Podejdziemy z pełną agresją i motywacją na mecz z Jastrzębiem i co wyjdzie, to wyjdzie.